Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, składam oświadczenie. Jestem radnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, działającym w opozycji i niezrzeszonym w żadnym klubie. Dzisiaj na tej sesji złożyłem ślubowanie na radnego Rady Miasta Grudziądza. Wiem, jaki ciąży na mnie obowiązek, gdyż sprawowałem funkcję radnego w czterech poprzednich kadencjach, czyli w latach 88-90 oraz w latach 94-2006. Jestem gotowy do wypełniania swoich obowiązków oraz do współpracy z radnymi tego miasta, zrzeszonymi w klubach, zarówno w partii rządzącej, jak i opozycji. Będę popierał tylko te uchwały i decyzje Rady, które będą służyły mieszkańcom naszego miasta, a nie będą skierowane przeciwko nim. Czyniłem to również w przeszłości, będąc radnym zarówno w klubie koalicji rządzącej, jak i w opozycji. Mieszkańcy wciąż oczekują większego dialogu z władzą naszego miasta. Twórcza krytyka ze strony opozycji jest potrzebna każdej władzy. Jest takie stwierdzenie, tam gdzie ścierają się poglądy, tam rodzi się właściwy program. Sukcesem jest to, jeżeli wszyscy radni są przekonani o słuszności podejmowanych uchwał na rzecz naszych mieszkańców, którzy wypowiadają się na łamach prasy w ostatnim okresie, mówiąc, że to miasto nie posiada radnych, lecz słuchaczy ratusza. Odpowiedzmy sobie sami, na ile jest to prawdy i co możemy zrobić, aby tą sytuację poprawić, tym bardziej, że to nie wyborcy są dla nas, lecz my dla nich. Pamiętajmy, iż jako radni musimy pełnić rolę służebną mieszkańcom, odpowiadając przed nimi za podejmowane decyzje. Na koniec chciałbym dodać, iż przez niespełna 12 miesięcy, które pozostały do kolejnych wyborów samorządowych, będę popierał program wyborczy SLD nastawiony na realizację pojawiających się oczekiwań społecznych i walkę z zaistniałymi problemami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.